To już dzisiaj oglądamy premierę Smajslow, tak jest, będzie tam taniec, będzie nowa piosenka, więc ja wam to szybciej puszczę i obejrzymy normalnie na tym dużym telewizorze, tak jest, oglądamy, widzowie, bierzemy pilocik, ale chwila, ktoś mi tu dzwoni, kto to jest, ja chyba już wiem kto, nie wiem czy wy wiecie, widzowie, słuchajcie, wciśnijcie łapeczkę w górę, a ja otworzę te drzwi i sprawdzimy kto to jest, może z tym kimś obejrzymy to po prostu, dobra, dzwoni, także klikajcie łapeczki, ja otwieram drzwi na 3, 2, 1. Jeden i pyk! Kto to jest? Sebek! A to ty! Ojej, a co ty chcesz ode mnie? Słuchaj, jest ważna sprawa, wpuść mnie i zamykaj drzwi, jaka ważna sprawa? Ich. Słuchaj, ja mam ważniejszą sprawę, puszczam teraz przedpremierowo teledysk z Smajslow, jak tańczy i jak chwilę, śpiewa. Za chwilę, spokojnie, nie ma czasu, nie ma czasu, ale o co ci chodzi? Tak, no nie ma czasu, no trzeba patrz, co znalazłem. Co znalazłeś? Znalazłem takie coś właśnie na ulicy. Co to jest za villager? No co, on jest poszukiwany i nagroda za niego? Jest? I ile tu jest? 15 tysięcy można wygrać. Jakie dolarów? 16? 15 ja tu widzę. No 15 powiedziałem. Ej, ale strasznie on wygląda ten villager. Nie wiem, czy on jest warty tej kwoty. Ale 15 tysięcy dolarów, przecież my chłopie byśmy mogli zrobić wszystko. Nawet wiesz co? Teledysk byśmy wspólnie nagrali. Byśmy no by wypuścili swoją zrobili. Tak, to jest doskonały pomysł. Widzowie, jeżeli wy byście chcieli, nie? Żebym ja normalnie teledysk z Alkiem nagrał i pioseneczkę, to normalnie zostawcie subika oczywiście z dzwoneczkiem, żeby was żaden odcineczek nie ominął i żadna pioseneczka, także my o tym pomyślimy, ale najpierw musimy tego villagera znaleźć, żeby mieć pieniądze na tą piosenkę i teledysk. To dobra, jak my go znajdziemy teraz? Chyba, wiesz co, nie ma takiej opcji. Ja mam pomysł, skoro mamy to zrobić, a wiesz może, co on takiego robił, że on jest poszukiwany i ktoś chce za niego dać 15 tysięcy dolarów? Bardzo niebezpieczny jest, no i bardzo niebezpieczny. Paru villagerów, no to mamy problem. Słuchaj, ja nie mam żadnej broni w domu, ale chyba mam pomysł. Dobra, mam coś lepszego. Słuchaj, mam kamery, może porozkładamy je na domkach normalnie i zobaczymy, co on tutaj robi i skąd on przyszedł. Może go w taki sposób znajdziemy, co ty na no to? Dobra, dobry pomysł? No dobra, to dawaj kamery i lecimy, rozkładamy dookoła. No dawaj, chodź do mnie, w garażu je mam. Szybko lecimy po kamery, rozłożymy je we wiosce i zobaczymy, skąd ten villager przychodzi. Może uda nam się zorganizować jakąś broń albo coś. Czekaj, o tutaj, dobra, mam tutaj dobra, 8 masz? Kamer. Już ci daję, trzymaj, wyrzucam ci, siup. Masz tutaj 8 kamer, ja też mam 8 kamer. Chodźmy je porozkładać. Dobra, mam. Dawaj. Rozłóżmy na przykład jedną tutaj w tym miejscu. Alek, na twoim domie. Dawaj obok mnie, normalnie też kamerkę daj. Tutaj, o, proszę dobra, bardzo. Jedną mam podpiętą, okej. Okay. Tutaj damy drugą kamerę, dobra, podpinamy i zaraz pójdziemy patrzeć. Ja myślę, że takie złodzieje, czy tam złe villagery przychodzą wieczorami, więc musimy poczekać na wieczór, ale najpierw rozłóżmy. Ej, tu jest więcej! A, ty to zerwałeś ze ściany, no tak? No tak, i od razu ciebie pobiegłem. A, to dobry to. Chłopak jesteś, czekaj. Ajcia, chłopak, bardzo dobry. No. Dzięki, Sebek, dzięki. Elegancko, dobra, ja już podłączyłem tu kamerkę, może jeszcze tu uwiedźmy, dajmy po jednej kamerce. Okej, dobra, podbiegam. Dawaj, cyk i fuch. Dobra, mamy podpięte kamerki, elegancko. No i co, Alek, idziemy do domku, czekamy na noc, słuchajcie, i będziemy patrzeć się w kamerki. Także szybko biegnijmy do domu, raz, dwa, trzy, dawaj, raz, dwa, do trzy. Domku, raz, musimy dwa, trzy. Go odnaleźć, tego złego villagera, i normalnie zdobędziemy w taki sposób 15 tysięcy dolarów. Olu, się ciemno zrobiło. Ej, dawaj, szybko się ciemno zrobiło. Dobra, to no wskakuj, zima skakuj do domu. Zimę, to się siadaj na sofę, Tak, o 16 już się ciemno robi. Dobra, i patrzymy. Się. Dobra, no to siedź sobie. Patrzymy dobra. Na kamerki. Wchodzimy na pierwszą kamerkę i ja tutaj widzę wioskę, ale na razie ja nic nie widzę. Jak Alek się porusza tą kamerą? O, dobra. Ej, coś biega. Widzę. Jest. To ten zły villager. Co jest grane? Ej, patrzy się. Oj, jak on wygląda. Chłopie, ciszej musimy być. On kasę wyrzuca? Co jest? Ej, to złodziej? Weszedł do kogo? O nie, on do Kazika weszedł! Do Kazika nie, na katę! Kazik, tylko nie to! Ej, Kaziu, czekajcie, ja mam tam kamerę! Dwójka! Zobaczcie, on wyrzucił kasę! Tutaj weszedł ten villager, ale nie mamy niestety... O, wyszedł! Widzę go! Wyrzuca kasę! To on chyba ukradł! Jest, no. On chyba ukradł! Ej, zobaczcie! Go. Patrzcie, idzie diamenty! Co Emeraldy, jest grane? Pieniądze, ej, czekaj! Ale spokojnie, w którą stronę on idzie? O, tam mam kamerki, dobra, dawaj, podłączamy kamerę, trójkę. Trzecią, kamerę.
widzę go, widzę go, idzie w tamtą stronę. Ej, chyba wiem, ruszasz kamerą, widzę cię, normalnie jak ruszasz kamerą swoją. No, obserwuję go on właśnie. Poszedł na wprost poszedł. Dobra, wychodzimy z kamer, Alek, wyłaź z kamer. Wow, ekran mi wibruje, Alek, pomóż mi, coś się dzieje. Okej, no i słuchajcie, widzieliśmy tego strasznego villagera i chyba wiemy, w którą stronę mamy szukać. Musimy powiedzieć tą samą stronę. Wiesz co, musimy się przygotować na sam początek. Weźmy paliwo, tak, pojedziemy tam samochodem, a że samochód jest jednoosobowy, to no to ty będziesz musiał biegać za samochodem. No dobra, jakoś pobiegnę. Dobra, czekaj, ja wleję paliwko, a ty poszukaj broni. Gdzieś u mnie w domu muszą być bronie, tylko mam gdzie, to ja już nie pamiętam. Kilofy i łopatę, trzymaj. Kilofy i łopatę? No dobra, tak, to może się przyda. Nic więcej nie ma tutaj. Słuchaj, kamery odkładamy, raczej one nam się nie przydadzą. Weźmy może jeszcze jakąś broń, ale niestety nic tutaj nie widzę. Wiesz co, mam kowadło. Kowadło mu możemy na łeb spuścić. Na głowę mu zrzucimy. No, to będzie dobry pomysł. Okej, a tu na górze, tu w tej skrzynce też nic nie ma. Nie, dobra, ale nie ma co czasu marnować. Chodź pieszo za mną, a ja wyjeżdżam. Dawaj. Idziemy tędy, gdzie villager szedł. Musimy go znaleźć. To jest nasze tajne zadanie. I słuchajcie, jak go znajdziemy, to dostaniemy 15 000 dolarów i oczywiście się z wami podzielimy w Minecrafcie. Takie, zaprosimy was na serwer, ale nie w tą stronę, w drugą stronę. Smilestone może ma jakiś samochód, idę zobaczyć. Myślisz, że Smilestone ma samochód? No dobra, to leć, może pojedziemy na dwa samochody, to by był dobry pomysł. Dobra, Alek poszedł normalnie do domu Smilestone, może uda mu się ogarnąć jakiś samochodzik, fajnie by było, bo byśmy pojechali na dwa, no i obyśmy znaleźli tego villagera. Póki jest ciemno, on za nocy pewnie wychodzi, a za dnia się chowa. Alek, jak tam ogarnąłeś? No, mam takie coś dziwnego miał i no, patrz, pokaż. Teraz to postawię. Ale coś nie działa. Ej. Czekaj, jeszcze raz postawię. No, też nie działa, ale to się psuje. Czemu co on to miał? Nie działa? Co jest? Ja chyba wiem, wiesz, serduszek nie możesz mieć. No i wtedy on się pojawi. Tak, bo to się potajemnie stawia. No właśnie, dobra, Alkowi zadziałało, Alek jest w samochodzie. A nie, ty masz motor. No dobra, jedź motorem. Dawaj za mną, szybko, lecimy tam, gdzie villager, żeby nam nie uciekł. Szybko, jedziemy, ile możemy, ile fabryka dała. Dwuja i ten pedał gazu w podłogę. I góra. No, dwuja i góra. Dawaj. Ja szybszy jestem. Nie, Alek mnie wyprzedza, rozjadę cię. Stój, wyprzedził mnie. Wyprzedził mnie tym odkurzaczem, co jest grane. Ej, tu jest jakaś wioska villagerów. Ten villager stąd przyszedł? Ej, a to jakaś nowa wioska, czy oni się tu wprowadzili? Nie wiem, ale wysiadaj z fury i dawaj, musimy go znaleźć. Tylko ostrożnie, weź kilofa w rękę i dawaj, szukamy go. Czekaj, dobra, tu go nie ja ma. Biorę, a mam cię! Mam. Nie mam go. Ej, tutaj masz go nie ma. Masz go, dobra. Nie mam go. Czekaj, marchewkę sobie pozbieram, będę miał co jeść, ukradnę trochę villagerom. Ej, właśnie, bo ja głodny jestem, to trzeba sobie coś ogarnąć. Dobra, ja już mam 46 marchewek, ale villagera dalej nie widzę, ty. Gdzie? Nie, to jest kwiatek biały jakiś, to nie. Nie, no co ty, przecież wiesz jak ten villager wygląda, widziałeś go na kamerze czy nie? No widziałem go, tylko że ja amnezję mam. Ej, skrzynka tu jest jakaś, co w tej skrzynce jest? Pusta jest. A, no to nic to co nie to za mechanizm? Co to za mechanizm, uważaj, Alek, jesteś zdrowy? Co się stało? Alek, w głowie się kręci, co się dzieje? Wstawaj, Alek, pobudka! Co się stało? Pobudka! Śniło mi się, że jakiegoś villagera widzieliśmy. Nie, to nie był sen, słuchaj, w głowę dostałeś stłoka. Słuchaj, musisz się mnie słuchać, serio? Szukamy villagera złego. Tak, to nie był sen, szukaj go. Ja nic nie pamiętam, stary, dlaczego co ty gadasz do mnie? Dlaczego te domki villagerowskie są puste wszystkie w środku? Nie wiem, ale jakaś studnia, co my w ogóle robimy w wiosce villagera? Uważaj, Alek, no bo wpadniesz do studni. Jak ja stąd mam wyjść teraz? No dawaj, czekaj. Rozbije ci to. Rozbij mi to. O, no, ale mnie nie bij, mam dwa serca. Dobra, tu może się schował, co? A mam dobra, cię, villager, że wychodź stąd, znajdziemy cię tak czy siak, nas jest dwóch, ty jesteś sam. Ale kogo my szukamy w ogóle? Kogo my tam no villagera bo... złego, jak to nie wiesz kogo szukamy? No, wiesz co, nie pamiętam nic odkąd wstałem się rano, wiesz? Tu jest umeblowany domek, a mam cię. Nie mam go. Dobra, mamy go. Nie jest umeblowany domek, to jest jakiś... Nie. Czekaj, musimy go znaleźć. Dalej, no nie wiem co jest. Ej, tam tu jest, domek. Jest ej, gdzie? Osobny domek w oddali, może to ten domek. Gdzie w oddali? Czekaj. No, do strony jest jakiś tam domek postawiony. I na górę wejdę. Aha, bo ty a, na o tamten chodzisz. Ci chodzi. Ej, oświetlony. Rzeczywiście, jako jedyny w tej wiosce domek, który jest oddalony. Jakbyśmy tak poszli do niego, ale, to znaczy, ale tutaj ja można, nie myślałem no. o tamtym domku, ja myślałem o tym domku. O którym domku? Czekaj, o tym po lewej, dawaj do mnie.
To są dwa domki oddalone. Jeden jest tam, a drugi jest tam, ale do którego idziemy? Do tego jest bliżej, więc może do tego najpierw. Chodź najpierw do tego, a jak tu nic nie będzie, to pójdziemy do tamtego. Tak jest, dobra, to idziemy, idziemy. Ty, ogródek, ale fajny. Zobacz, jak widaczer sobie ogarnął ogródeczek. Elegancko, co? Ej, no, czekaj, ja może sobie okradnę go tam? Nie, zostaw, marcheweczki. Ja sobie nie wezmę. No, marchewki sobie weźmy. Nie no, żartuję. Dobra, ale zostaw, nie psuj, nie, ogródek! To może być jakiegoś pracowitego villagera, a my mu normalnie chleb wzięliśmy. Dobra, idziemy. Mu, ja halo, mu halo, pupuk, dzień dobry, z tej strony Sebek, halo, halo. Halo, pusty domek, ale czekaj, bo tu jakoś dziwnie duży telewizor, to musi być jakiś bogaty villager, co? I jeszcze no, pochodnie palące się, patrz, kasy, na zewnątrz no. Włączone są pochodnie, a przecież za pochodnie się płaci za każdy dzień. Ten villager musi być bogaty, bo ma nie dość, że swój własny ogródek, to jeszcze razem, telewizor, no. Tutaj ma piecyk, ej, ten villager, to mu trzeba z wypłaty obciąć, mu normalnie trzeba temu szefowi, który mu płaci i go zatrudnia, to trzeba mu powiedzieć, że on za dużo pieniędzy dostaje. Ej, a co jak on kradnie prąd nam od wioski, ty? On sobie przyprowadził kable z naszej wioski kabel tutaj. I kradnie, kabel od internetu się urwał. Ej, ale słuchaj, co, nie śmierdzi ci ten domek ogólnie? Bo mi się coś nie. Tu śmierdzi. Sorry, to ja. Nie o ten zapach mi chodzi, to ja wiem, że ty śmierdzisz, okay. Ale słuchaj, ogólnie to jest jakiś za bogaty ten domek, on mi nie, tu podejrzewam. Nie niż, czekaj, dywan, najwyżej go z powrotem położymy, jak coś będzie nie tak, dawaj, rozwalamy go. Nie, no z powrotem go stawiaj, co rozwalamy ty robisz, rozwalamy, musimy sprawdzić dobra, wszystko. Ja stąd wychodzę, bo będzie na mnie potem, ja stąd idę. Ej, czekaj. No, co to jest? Ej, co? Znalazłem, mam! I co? Nie wierzyłeś mi! Trzymaj jak ten dywan, to? On mi już nie jest potrzebny. Tutaj to masz ja te nasiona, tutaj masz dywan. To, weź to wszystko podnieś. I widzisz? Znalazłem coś. Dawaj za mną. Weź dobra, łopatę i schodzimy na dół. Ja to zakryję, dobra. Ale czekaj, tu nikogo nie ma. Strasznie to wygląda i nikogo no, nie ma. No i trochę tu dużo szkieletów szafki. Tu jest. Jakieś liany zarośnięte wszystko. I się śmierdzi. Węgiel? Po co węgiel komuś? Ktoś, wiesz, może piwnica to jakaś stara była, co? Może. Ej, dobra, to wiesz co, wychodźmy stąd, bo tu tak niezręcznie jest. Czekaj, nie, chodź tutaj, tu są jeszcze drabinki na dół chyba, albo do góry. Nie, schodźmy, tam ja się boję, jak tutaj coś topię, tu jest, to coś jest takie, tu jest, no to... chodź, co się boisz, co ty się boisz, chodź, schodzimy, idziemy zobaczyć. Dobra. Ej, mam, to ten villager, stój, nas jest dwóch, stój, się nie ruszaj, para mi się ruszać, ale kill off, ja z łopaty, ej, stój, mam. Stój powiedziałem, stój, z łopaty ty, go, Alex, z kill offa go, stój, bo strzela, mamy broń, tak, stój, bo strzelę, ej, spójrzcie, znaleźliśmy tego villagera, za którego dają 15 tysięcy dolarów, Alek, pilnuj go, ja się rozejrzę po tym mieszkaniu, ej, to mieszkanie jest dosyć bogate. Tu jest. Masz stać w miejscu. Tak jest, stoi tam w miejscu poważnie, a ja się rozejrzę po całym tym. Tu jest pełno złota, ale my jesteśmy bogaci generalnie, jak to weźmiemy. Co? Tu w skrzynkach też jest pełno kas! A nie, tu nic nie ma, Alek. Tu nic nie ma, no, tu jest pusto. Dobra, ja go tu zamuruję jakoś. Ty, villager, słuchaj tutaj, właśnie no, tutaj no, do kąta. No, muruj go tam, muruj. Raz, ej, do kąta w tej chwili, go, bo użyję czegoś tego, dobra. Jakiś dywanik dam. Za dużo kasy. Tutaj, Alek, słuchaj, możemy wychodzić. Co? Tutaj nic nie ma, tutaj nie patrz. Idziemy, no, zabieramy go. Złoto na ziemi leży, ja to biorę, czekaj. Dobra, to złoto możesz sobie wziąć. A ty, villager, słuchaj. Albo się dogadamy. Nie wychodź, ej, stój. Ej, nie wychodź, nie wychodź. Stać w pajęczyny go. Tak jest, i mi stać tu w pajęczynach. Panie villagerze, albo się dogadamy. Ta gotówka, która jest w skrzynkach, będzie nasza, ta cała. Albo oddamy dobra, to są ale, pieniądze, no, nie powiedziałeś mi? Dobra, cicho bądź, no, chciałem ci masakra. Dać połowę i tak, dobra, nie połowę, nie, jedną czwartą staniesz. Słuchaj, panie villagerze, a więc tak, albo się dogadajemy i normalnie oddamy cię za 15 tysięcy dolarów, albo dasz nam to wszystko, co jest w skrzynce i nie znamy się. I już nie będziesz przychodził do naszej wioski. Co ty na to? Zgadzasz się czy nie? Zgadzasz się, czy nie? Ej, kiwa, że tak. Kiwa, że tak. Ale ogólnie mi to śmierdzi. Ej, ten villager nie wygląda zbyt dobrze. Widzowie, słuchajcie. Ja postanowiłem, że tak. Decyzja należy do was. Jeżeli chcecie, żebyśmy oddali normalnie villagera i wzięli pieniądze, 15 tysięcy dolarów od policji czy tam od kogoś, kto po prostu te kartki porozwieszał. Jeżeli chcecie, żebym wziął te skrzynki, no to piszcie komentarze. Jeżeli chcecie, żebym tego villagera oddał w ręce policji, to dajcie łapeczki w górę. A w sumie to możecie to i to dać.
oddajcie to i to, a napiszcie po prostu w komentarzach, co byście woleli. Czy oddać villagera, czy zabrać kasę i się z nim dogadać jakoś. No czekam na wasze komentarze, oczywiście zapraszam was na mój drugi kanał, jak i na mojego Instagramka, wszystkie linki macie w opisie, także serdecznie was zapraszam, ale jak ja wpadłem do jakiejś pomarańczowej substancji, w głowie mi się kręci, wow, ale jak strasznie. Dobra, także widzowie, ja się z wami żegnam, do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się, a my, Alek, słuchaj, zabieramy pieniądze, czekamy na widzów odpowiedzi, no i trzymamy tego villagera tutaj w pajęczynach, także widzowie, czekamy na komentarze!